Mariusz Tarnowskiego. Hetman tak jakby grał w szachy. Przewidywał działania nieprzyjaciela, a to jest podstawowa sztuka w dowodzeniu, co nieprzyjaciel zrobi i on to zaplanował. Hetman był teoretykiem i praktykiem sztuki wojennej. Propagował tak zwaną naukę kładzenia obozu. Jest to bardzo istotne, dlatego że szyk, jakim się posługiwał choćby w bitwie pod Obertynem, wzorowany zresztą na husytach, zaskoczył przeciwnika Piotra Raresza. Teoretycy wojskowości zwracają także